Witajcie, jestem Beata. Zaczynamy dla Was nowy cykl związany z pytaniami, które najczęściej zadajecie nam w poradni Kliro. Dzisiaj w pierwszym odcinku na tapecie WWR. Dowiecie się, co to w ogóle jest ten WWR, w jaki sposób można otrzymać opinię o WWR-ze właśnie, z pomocy jakich specjalistów w ramach takiej działalności można skorzystać, ile trzeba zapłacić, jakie jest podstawowe wymaganie, by takie wsparcie otrzymać. To w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Cześć, jestem Beata i zapraszam do Kliro. WWR to inaczej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Możecie się więc spotkać również ze skrótem WWRD, który jest również popularny. Wczesne wspomaganie rozwoju to wspieranie dziecka od momentu tak naprawdę wystąpienia jakichś problemów w zakresie jego rozwoju. Czyli tak naprawdę to jest rodzaj wsparcia, którym może być udzielony dziecku bądź jego rodzinie już od momentu narodzin, kiedy wiadomo, że coś niepokojącego w rozwoju dziecka się dzieje. Jak otrzymać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju? Prowadzimy poradnię Kliro, która jest poradnią specjalistyczną, psychologiczno-pedagogiczną, ale tylko poradnia publiczna ma prawo wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W poradni niepublicznej możemy realizować zajęcia, więc to Państwa wybór, czy zajęcia będą realizowane w publicznej placówce oświatowej, czy w niepublicznej placówce oświatowej. Jednak opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju może wydać wyłącznie placówka publiczna. Jak się do niej dostać? Tak naprawdę każdy należy przez rejonizację do takiej właśnie placówki, poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście i należy jak najszybciej się skontaktować z taką poradnią, ustalić odpowiednie terminy i powiedzieć, w jakim celu chcą się Państwo spotkać. Wtedy wypełnia się odpowiedni wniosek i już na wniosku najlepiej zaznaczyć, że prosi się o badanie, wnioskuje się o badanie w celu właśnie wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W tej chwili, w czasie covidowym, jest jeszcze dodatkowa trudność, którą nam rodzice zgłaszają, że małe dzieci nie są w tej chwili przyjmowane przez poradnie i częściej praktykuje się, że to tak naprawdę rodzic jest na okoliczność tego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wywiadowany, a tak naprawdę rodzic też pełną dokumentację może przynieść własną, czyli w poradni niepublicznej możecie zrobić konsultację psychologiczną, neurologopedyczną, możecie sami skonsultować się z neurologiem i gotowe opinie i zaświadczenia przedstawić w takiej poradni publicznej. Wtedy droga jest dużo szybsza, dlatego że poradnie publiczne mogą posiłkować się takim pełnym badaniem profesjonalnie wykonanym w poradni, która posługuje się standaryzowanymi narzędziami. Więc trzeba zgłosić się do poradni publicznej, ale tak naprawdę wszelkie konsultacje mogą być wykonane również w placówkach niepublicznych. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości Państwa jako rodziców co do rozwoju prawidłowego własnego dziecka, najlepiej na początku skonsultować się z pediatrą, który najlepiej zna dziecko i wszelkie normy rozwojowe. Proszę powiedzieć wtedy o wszelkich wątpliwościach, jakie Państwo mają, zarówno z zakresu rozwoju ruchowego, jak i prawidłowego rozwoju mowy czy rozwoju intelektualnego. Jeśli pediatra zgodzi się z Państwa wątpliwościami, będzie na pewno dalej kierował do kolejnych specjalistów, żeby wykluczyć poważniejsze zaburzenia rozwojowe albo żeby je potwierdzić. Jeśli ta ścieżka się sprawdzi, wtedy pewnie trafią Państwo na konsultację taką specjalistyczną, fizjoterapeutyczną, bądź psychologiczną, bądź logopedyczną. Jeśli te wątpliwości się potwierdzą, wtedy należy już kierować się wcześniej wspomnianą ścieżką, czyli udać się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Często też jako rodzice pytacie nas, czy trzeba mieć konkretną diagnozę, na przykład czy to jest zespół genetyczny, trisomia na przykład chromosomu 21,
czy inne zdiagnozowane zaburzenie, żeby otrzymać pomoc w postaci wczesnego wspomagania rozwoju? Otóż nie, tak naprawdę zagrożenie niepełnosprawnością i podejrzenie tej niepełnosprawności, nawet bez takiej konkretnej jednostki chorobowej, już kwalifikuje dziecko do wsparcia, czyli znaczne opóźnienia rozwojowe również będą wskazaniem do tego, żeby udzielić wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Idea tego działania polega na tym, żeby jak najwcześniej dać wsparcie w rozwoju dziecka, wtedy, kiedy ten potencjał jest największy i plastyczność mózgu jest największa. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynika z rozporządzenia w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju z 2017 roku. W tym rozporządzeniu jest jasno określone, w jakich warunkach i w jakiej ilości powinno być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju. Z jakich specjalistów można korzystać w ramach tego wsparcia? W zależności tak naprawdę od tego, z jakimi trudnościami dziecka mamy do czynienia. Jeśli wiodącym problemem są trudności w prawidłowym rozwoju mowy, wtedy możemy dostać zalecenie w opinii do realizowania tych godzin właśnie z neurologopedą czy logopedą. Jeśli są to trudności w rozwoju motorycznym, najpewniej będzie to wykorzystane w postaci zajęć z fizjoterapeutą, co też jest możliwe. Jeśli neurolog konsultuje dziecko i widzi trudności w zakresie integracji procesów sensorycznych, wtedy będą to zajęcia dedykowane właśnie ze specjalistą z zakresu integracji sensorycznej. Więc tak naprawdę wachlarz jest bardzo duży w zależności od tego, co jest największą trudnością w rozwoju naszego dziecka. I teraz, co ważne, te zajęcia są nieodpłatne. Nieważne, czy są realizowane w publicznej placówce oświatowej, czy w niepublicznej placówce oświatowej, subwencja jest płacona przez miasto i zajęcia dla rodzica są nieodpłatne. Jeśli w poradni publicznej otrzymacie już opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, co dalej? Wtedy należy wybrać placówkę preferowaną przez właśnie Państwa jako rodziców najczęściej, czyli czy to będzie placówka publiczna, czy niepubliczna, a najlepiej w swoim wyborze kierować się tym, czy będzie zapewniona specjalistyczna opieka pod kierunkiem właśnie Państwa dziecka. Czyli przede wszystkim proszę sprawdzić, czy specjalista, który jest pożądany, czyli fizjoterapeuta i na przykład pracujący konkretnymi metodami, jest w danej placówce dostępny, czy jest w placówce neurologopeda, czy sale są odpowiednio wyposażone. Jeśli już mamy w ręku ten dokument, czyli opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, musimy udać się do placówki, którą sobie wybraliśmy. Wtedy należy złożyć odpowiedni wniosek, a najlepiej umówić się na spotkanie z dyrektorem placówki, wymienić potrzeby dziecka wynikające właśnie z tej opinii i ustalić termin. Jeśli dziecko zostanie zgłoszone do systemu informacji oświatowej w bieżącym miesiącu, to już od kolejnego miesiąca tak naprawdę, jeśli będą terminy u poszczególnych specjalistów, może rozpoczynać zajęcia. Nic nie stoi na przeszkodzie, więc ta ścieżka może być naprawdę bardzo szybka. Jeśli dziecko rodzi się z określoną niepełnosprawnością, wtedy jako rodzice z reguły wiecie o tym, co należy robić. Jesteście odpowiednio pokierowani do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli jednak sami zauważacie, że w rozwoju waszego dziecka dzieje się coś niepożądanego, niepokojącego, co wtedy? Z czym najczęściej rodzice zgłaszają się do naszej poradni? Najczęściej są to trudności związane z rozwojem mowy, to znaczy dzieci czteroletnie prezentują poziom dziecka dwuletniego lub młodszego. Nie utrzymują kontaktu wzrokowego, nie nawiązują prawidłowo relacji, nie reagują na swoje imię. To są takie problemy, z którymi zgłaszają się Państwo do nas najczęściej. Czy wtedy, jeśli nie ma określonej diagnozy, również można uzyskać taką opinię? Tak, tylko trzeba to odpowiednio umotywować. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mogą uzyskać zarówno te dzieci, które mają genetyczne zaburzenia czy zaburzenia całościowe, ale również te dzieci, które będą zagrożone niedostosowaniem społecznym, te dzieci, które będą miały poważne wady wzroku rzutujące na całość rozwoju dziecka, te dzieci, które będą miały ruchowe trudności, które też będą rozwijały się ruchowo pod z opóźnieniem, czyli nie będą samodzielnie wstawać, nie będą samodzielnie raczkować, a będzie to wymagało wsparcia specjalistów, wtedy również
Macie prawo jako rodzice zgłosić się do poradni, jeśli te trudności będą dotyczyły słuchu, czyli macie wątpliwości co do tego, czy słuch waszego dziecka jest prawidłowy, albo wiecie, że słuch fizyczny był zbadany i jest prawidłowy, a dziecko zdaje się nie reagować prawidłowo na dźwięki. Również to powinno być poddane dalszej konsultacji, diagnostyce, a nawet często będzie zakończone właśnie taką opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wachlarz jest spory, zawsze warto sprawdzić i pamiętajcie, że to są zajęcia, które możecie realizować nieodpłatnie. Ile mogą trwać zajęcia z WWR w placówce takiej jak nasza? Tak naprawdę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka należy się od wystąpienia trudności, niepełnosprawności, aż do rozpoczęcia nauki szkolnej i często przy takich poważnych zaburzeniach rozwojowych tak jest właśnie ten WWR realizowany, czyli aż do momentu, kiedy dzieci rozpoczynają naukę szkolną, wtedy po prostu nie mogą już z tego przywileju korzystać, są objęte zajęciami rewalidacyjnymi w szkole. Ale zdarza się, że dzieci zgłaszające się z trudnościami takimi właśnie rozwojowymi nie rokują zbyt dobrze na początku, ale w odpowiednio prowadzonym procesie terapeutycznym okazuje się, że szybko nadrabiają stracony czas czy trudności rozwojowe, właśnie szczególnie jeśli chodzi o takie trudności związane z postawą, z ruchem, czyli dzieci, które z opóźnieniem zaczęły raczkować czy chodzić. I wszystko zależy od odpowiednio dobranej metody i od tego, żeby tak naprawdę do każdego dziecka podejść indywidualnie. Bardzo duży nacisk kładziemy na to właśnie w naszej poradni, żeby dzieci nie były traktowane standardowo, ale bardzo indywidualnie, czyli nie pracujemy jakąś jedną wybraną metodą, ale każdorazową metodę dopasowujemy do dziecka absolutnie nieodwrotnie. Więc nasi specjaliści tak naprawdę bardzo często się szkolą, rozszerzają cały czas swoją wiedzę po to, żeby móc jak najwięcej metod dopasowywać do dzieci i do trudności, z jakimi mamy do czynienia, bo tak naprawdę każde z tych dzieci wymaga bardzo indywidualnego wsparcia i te programy terapeutyczne, one nie są powtarzalne, czyli to, co uda się zastosować z powodzeniem u jednego dziecka, niekoniecznie sprawdzi się u drugiego, co nie znaczy, że ten sam specjalista się nie sprawdzi, to może być dokładnie ta sama osoba pracująca po prostu inną metodą. Ja jestem neurologopedą, głównie pracuję jako neurologopeda, i naprawdę nie zdarza mi się spotkać dwóch jednakowych dzieci. Zdarza mi się wykorzystać podobne ćwiczenie, ale z różnym skutkiem zwykle. I też często obserwuję, że te trudności, one się ze sobą miksują, na siebie nachodzą. Zdarza się, że dziecko ma jakieś kłopoty w zakresie przetwarzania słuchowego, a jednocześnie obniżoną sprawność, na przykład w zakresie tutaj sprawności ruchomości warg i języka. I wtedy będzie się inaczej pracował z takim dzieckiem, a inaczej będzie, jeśli dziecko będzie w zakresie mięśniowym tutaj słabsze, ale będzie bardzo dobre słuchowo. Tak naprawdę myślę, że w kolejnych odcinkach będziemy prezentować, jak pracuje terapeuta integracji sensorycznej, jak pracuje neurologopeda, jaki sprzęt multimedialny możemy wykorzystać, ale znowu nie dla każdego dziecka on będzie pożądany. I wachlarz tak naprawdę metod pracy, którymi pracuje dany specjalista. Dlatego, że tutaj przez to, że staramy się za każdym razem dostosowywać metody do dziecka, to tak naprawdę im większa jest wiedza tego specjalisty, zdobyta na takich fachowych, specjalistycznych szkoleniach, tym większe szanse na powodzenie terapii naszego dziecka. Czas na krótkie podsumowanie. Więc WWR to nic innego jak wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, może występować również pod skrótem WWRD. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju możecie dostać wyłącznie w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale już zajęcia możecie realizować zgodnie z własnym wyborem i może to być zarówno publiczna placówka oświatowa, jak i niepubliczna placówka oświatowa, poradnia bądź przedszkole. Czwarte, bardzo ważne, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju są nieodpłatne, a opinię możecie tak naprawdę otrzymać już przed 3 rokiem życia, bo rozporządzenie i nadrzędna nad nim ustawa mówi o tym, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka należy się od wystąpienia niepełnosprawności.
Dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do komentowania tego filmu i zadawania pytań. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie właśnie WWR-u albo tego, co chcielibyście doprecyzować do tego tematu, to zachęcam do komentowania. W następnym odcinku spotkam się z kolejnym logopedą i tak sobie logopedycznie powymieniamy informacje na temat naszej pracy. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe. A jeśli chodzi o tematykę kolejnych odcinków, to również zachęcam do tego, żeby wysyłać swoje własne propozycje. Dziękuję bardzo za uwagę.